na dzisiejszej uroczystości z okazji otwarcia naszych dwóch domów dla dzieci w Więcborku. Nasze domy powstały przy udziale środków finansowych pochodzących oczywiście z Unii Europejskiej, jak również powiatu sępoleńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. I jest to poddziałanie 612 inwestycje w infrastrukturę społeczną. Pragnę przypomnieć Państwu, że nasza uroczystość składa się z dwóch części. Pierwsza część to oczywiście uroczyste przecięcie wstęgi, a powiedziałabym dalej wstąg, bo nasze dzieci nie wyobrażają sobie, abyśmy otworzyli tylko jeden dom, a nie dwa, czyli chcąc, nie chcąc, będą to dwie wstęgi, dwa zestawy do przecinania. Druga część odbędzie się w sali bankietowej u pana Schellinga przy ulicy Mickiewicza, na którą oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy wszystkich, jak tutaj jesteście. A teraz zapraszam do przecięcia wstęgi w dwóch naszych domach. W imieniu wojewody kujawsko-pomorskiego poproszę panią kierownik Danutę Skierską. Poproszę pana starostę Jarosława Tadycha. Poproszę panią przewodniczącą naszej Komisji Pomocy Społecznej, panią Barbarę Bury, jak również nasze dzieci, które oczywiście oczekują tej chwili. Kogo mamy wyznaczonego? Kto jest wyznaczony? No są, już idą. No, chodźcie, chodźcie. Tyle dobrze, tak nie będzie. Uwaga, Bartuś, przygotuj się, ale w rękawiczkach niekoniecznie. Dajcie, przytrzymam rękawiczkę. Dobra, i pchniemy. To, co najistotniejsze, już się stało, a teraz uprzejmie zapraszam pana starostę, pana wicestarostę, pana przewodniczącego i oddaję głos panom. My tak krótko, serdecznie witamy jeszcze raz wszystkich tutaj. Myślę, że na tej drugiej części, z racji tutaj warunków, nie będziemy przeciągać. Będzie moja wypowiedź i szersza informacja co do tych dwóch domów, które dzisiaj oficjalnie otwieramy. Chcielibyśmy formalizować to nasze dzisiejszą uroczystość. Może powiem chyba bez mikrofonu. Tradycja u nas jest, powiecie, od dłuższego czasu może nie, ale od niedawna, wtedy kiedy otwieraliśmy budynek warsztatów terapii zajęciowej, oficjalnie z okazji jubileuszu przekazywaliśmy pani kierownik, chyba tutaj jej nie ma jeszcze, może dojedzie, klucz do budynku, którego ona otrzymała. Dzisiaj chcielibyśmy poprosić koordynatorów domu numer 1 i domu numer 2 do nas tutaj, bardzo proszę. Zapraszamy. Chcielibyśmy oficjalnie przekazać taki klucz jednej pani i drugiej pani na sam początek działalności i oby wam się dobrze wiodło i by była wspaniała atmosfera rodzinna. Tego wam życzymy wszyscy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pani dyrektor, proszę dalej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że tutaj pan starosta właśnie mówi o tym, jest zimno, śnieżek nam pada, w tym momencie zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia naszych domów. Ale zanim to się zadzieje, poproszę pana starostę, tak, może trochę będzie inaczej, żeby rozpoczął, tak powiem, rozmowę z księdzem i utarguje to poświęcenie tych domów. A to tak miałbyś inaczej. Księże proboszczu, prosimy bardzo o dokonanie tutaj poświęcenia naszych dwóch domów. Bardzo to prosimy. Drodzy bracia i siostry, Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy i zamieszkał wśród nas. Zanieśmy do Niego naszą gorącą modlitwę, aby raczył wejść pod ten dach, pod te dachy i swoją obecnością pobłogosławić te domy.
Niech Chrystus będzie tu pośród was, podtrzymuje waszą wzajemną miłość, uczestniczy w waszych radościach, łagodzi smutki. Wy zaś posłuszni nakazom Chrystusa i postępując za jego przykładem, starajcie się przede wszystkim o to, by te nowe domy były ogniskami miłości i aby stąd rozszerzała się miła woń życia chrześcijańskiego. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy wprowadzają się do tego domu, pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. Niech przebywając w nim doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako gościa. Niech wreszcie szczęśliwie znajdują mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech pokój Chrystusowi rządzi naszymi sercami. Słowo Chrystusa niech nas przebywa z całym swoim bogactwem i wszystko, co działać będziemy słowem lub czynem, czyńmy w imię Pana Jezusa. Niech te domy i was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Musimy do środka, chcesz? Oczywiście każdy kąt. Jak się w jednym i drugim domu, także ciężka praca czeka. Szanowni Państwo, myślę, że czas spędzony na pierwszej części naszego otwarcia domu pozwolił na to, żebyście już zmarszli, tak? Ale mam nadzieję, że wasze gorące serca się nie wychłodziły na tyle, żeby nie uczestniczyć w drugiej części naszego spotkania. Szanowni goście, chciałabym bardzo serdecznie powitać przedstawicieli czy przedstawicielki wojewody kujawsko-pomorskiego, panią kierownik do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, panią Danutę Swierską. Panią Beatę Górską, starszego inspektora Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy. Pana Marka Harta, przewodniczącego Rady Powiatu Semboleńskiego wraz z radnymi powiatu Semboleńskiego w 5. kadencji. Pana starostę Semboleńskiego, gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana Jarosława Tadycha wraz z zarządem powiatu Semboleńskiego. Naszego księdza proboszcza Adama Andrzejczaka, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcenie naszym domu. Witam serdecznie burmistrza Więcborga, pana Waldemara Kurzewskiego. Wiceburmistrza Więcborga, pana Jacka Masztakowskiego. Witamy bardzo serdecznie pana burmistrza Sępólna Krajeńskiego, pana Waldemara Stupałkowskiego. Witamy bardzo serdecznie również pana Marka Zieńko, wiceburmistrza Sępólna Krajeńskiego. Witamy pana Wojciecha Głomskiego, burmistrza Kamienia Krajeńskiego. Witamy pana wójta Sośna, pana Leszka Stroińskiego. Witamy naszego pana skarbnika powiatu Władysława Rębelskiego. Witamy pana Pawła Zawadę, komendanta powiatowego policji. Witamy pana Macieja Suchomskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Chciałam powitać panią Marię Kiełbasińską. Pewnie ją zaocznie powitam. No niestety dzisiaj musiała, że tak powiem, wyjechać, ale w zastępstwie jest zastępca. Czy nie dojechał? Był. Witam bardzo serdecznie panią Elżbietę Stkowską, dyrektora Państwowej Stacji Epidemiologicznej. Witamy pana Tomasza.
Tomasza Bondarczyka, dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa. Witamy pana Dariusza Kędziora, dyrektora Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Witamy serdecznie panią Wiesławę Stafię, kierownika warsztatów terapii zajęciowej. Witamy pana Leszka Przybyło, przedstawiciela firmy Rewolucja, który wybudował nam te piękne domy. Witamy pana Andrzeja Kobusa, inspektora nadzoru budowlanego. Witamy państwa Annę i Tadeusza Mrozińskich, naszych nowych sąsiadów. Bardzo serdecznie również witam dyrektorów i kierowników gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego. Witam równie serdecznie moich wszystkich pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku i Małej Czerwicy wraz z naszymi dziećmi. Równie serdecznie witam nasze media, na które zawsze możemy liczyć. A teraz poproszę o nie trzy słowa, o dwa słowa pana starostę. O dwa, panie starostę, dwa. Ja chciałem trzy słowa, nie dwa. Obiecałem, że więcej będzie. Nie, szanowni państwo, czas nas goni. Chciałbym tylko pokrótce parę słów powiedzieć do państwa. Jeszcze raz serdecznie wszystkich tutaj witam, szczególnie witam naszych tutaj wychowanków i wychowawców tych dwóch domów, które dzisiaj oficjalnie otworzyliśmy. Zanim przejdziemy do tej części takiej przygotowanej, artystycznej, co zresztą widzimy, że już są gotowi nasi wychowankowie dwóch domów, to parę słów chciałbym jeszcze przypomnienia. Bo mamy pamięć krótką, niekiedy mamy zawodną pamięć. Należy od czasu do czasu przypominać pewne rzeczy, o których zapominamy bardzo szybko. Szanowni państwo, zanim doszliśmy do tego momentu dzisiaj, to trochę trwało. Trwało to od czerwca 2016 roku, czyli popatrzmy, policzmy, jak długo walczyliśmy. Mówię, używam tego słowa walczyliśmy, dlatego że to była walka. To była walka, żeby dojść do dzisiaj i cieszyć się wspólnie z otwarcia tych naszych dwóch domów dzisiaj. Ponieważ mieliśmy naprawdę kłody straszne od samego początku, może nie z podjęciem decyzji, tylko z znalezieniem środków na to, żeby zrobić to, co dzisiaj mamy wybudowane i odbieraliśmy dzisiaj. Ale tak pokrótce, miejsce, żeby było dobre, szukaliśmy miejsca. Były spory, może nie spory, może za duże słowo, czy w Więcborku, czy w Kamieniu, czy w Sępolnie. Wiecie, jak to jest w powiatach, gdzie jest kilka gmin, zawsze jest jakiś tam, może nie bój, ale może tu, a czemu nie to. No ale to tak troszeczkę żartuję. Oczywiście nie było dyskusji co do miejsca, bo mamy grunt wspaniały, tu blisko, zaplecze, szpital pod nosem, apteki również. Daleko, nie w polu, tylko blisko, w samym centrum, można by powiedzieć. Także decyzja była prosta, krótka, fajna. No, ale jaki tam jest grunt? Jeden mówi to, drugi mówi to. Tam są bagna, tam jest gruz, tam nie wiadomo co jest. No ale no co, no, póki nie sprawdzimy, nie zlecimy projektu, badań geologicznych i tak dalej, no to nie stwierdzimy. No i tak to się, powiedzmy, po kolei zaczęło. No dobrze, mamy projekt, ale jak? Projektów dużo. Czy kupimy, zlecimy, zaadaptujemy coś, co już istnieje. No i tych pomysłów było bardzo dużo. Zapadła decyzja taka, a nie inna. Mieliśmy różne wzory. Oczywiście projekt projektem, ale trzeba zaadaptować, dostosować to, co dzisiaj państwo widzicie, szczególnie wychowawcy i wychowankowie. Myślę, to nie mi oceniać, państwo ocenicie, państwo jak państwa, ale wychowankowie muszą ocenić, czy tam będzie im dobrze i tak dalej, to się jeszcze okaże. Dobrze, projekt wybrany, przygotowane wszystko, oczywiście zawsze dyskusja, co głowa to pomysł,
już nie wspomnę, co pani dyrektor z wychowawcami, może nie do końca, ale z panią księgową, wychowawcami również na pewno, burza mózgów totalna, może taka, może tak, a wicestarosta już nie wiedział, co ma w końcu zrobić z dyrektorem Tomaszem Bondarczykiem, czy no w końcu zastanówcie się, nie, i tak dalej. No. Udało się zaprojektować, po dużych bólach, pół roku to trwało, oczywiście pozwolenia i tak dalej. No dobrze, mamy dokumentację, skąd środki? Panie skarbniku, pan skarbnik mówi, no ale ile to będzie kosztowało? No wiecie, program naprawczy mamy. No, no, żadnych kredytów, nic nie możemy brać i tak dalej. No ale dobrze. Marszałek, szkoda, że z nami tutaj go dzisiaj nie ma. Miał dzisiaj wyjść, ale niestety coś wypadło. Ale myślę, że na pewno będzie okazja jeszcze panu marszałkowi tutaj osobiście podziękować za to, że słuchał głos samorządowców nie tylko powiatu sobolińskiego, ale także powiatu kujawsko-pomorskiego. Bo wtedy, kiedy wyszła ustawa, że ten termin do końca 2020 roku trzeba dostosować nie 30, tylko 14. Ja tak mówię w skrócie 14. Myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale dopowiem 14-osobowe domy dziecka, ponieważ kiedyś strzeliłem, przepraszam, za określenie 14, no to powiedziano, gdzieś tam usłyszano, że i mówiłem, że 14, na 14 mamy zapewnione środki, to mieszkańcy dodali, że my mamy na 14 pieniądze na wypłatę za naszych tutaj mieszkańców. No dlatego już tak to procyzowuję, że dla 14-osobowe domy dziecka. Projekt, oczywiście konkurs, pan marszałek jak najbardziej. Oczywiście to nie było tak do końca, trochę to trwało. Były spotkania jedne, drugie na konwentach starostów województwa kujawsko-pomorskiego, też dyrektorzy. Domów dziecka, mówiąc tak wprost, też mieli spotkania, rozmawiali. No, cieszymy się, że ten głos był już słyszalny. Projekt ogłoszony, projekt, konkurs oczywiście nie tak łatwo jest to wszystko przejść, także to nie jest tak prosto. Także po bólach, po pół roku podpisaliśmy tą umowę, to dokładnie był luty 2017 rok bodajże, tak? O ile pamięć mnie nie myli. Ale zaraz ściągam. 18, przepraszam, już jestem, chciałem jeszcze być, coś dopowiedzieć jeszcze. 18 roku, no ale dobrze, no mamy środki. Przetarg. Jeden, drugi, zapytanie, zaproszenie do złożenia oferty. Co oferta, to droższa. No, panie skarbniku, co zrobimy? No co, no muszą się znaleźć te środki, zarząd. No. Powiedziało się, ale trzeba powiedzieć B. No i tak, pani dyrektor, znajdziesz coś u siebie w księgowym budżecie? I tak od słowa do słowa i nazbieraliśmy trochę tych środków. No ale to się okazało, że przypomnę, że mieliśmy w pierwotnym budżecie w poprzedniej kadencji niecałe 2 miliony na zrealizowanie, wybudowanie tych dwóch domów. Przetarg nie mówił to, co mówiłem, że niestety trzeba gdzieś 2,5-2,600, tak, mieć na to. No nie mieliśmy tego. Poza tym, no, trzeba wybudować jeszcze garaż, dodatkowe środki, tak, bo nie było w tym naszym projekcie to zrobione, zaplanowane, może tak. I decyzja zarządu, pan skarbnik zrobił wszystko, żeby powiedzmy te środki były. Dziękuję panu skarbnikowi i pani dyrektor i księgowej, bo to też są kosztem was tutaj, tak, wychowanków domów dziecka, mówiąc tak na wprost, że to coś za coś. Z naszej strony również te środki były szukane i udało się, zarząd podjął decyzję radzie powiatu poprzedniej kadencji. Też chciałbym tutaj, jest tylko z nami przedstawiciel z Rady Powiatu, pan Kazimierz Prokowski, poprzedniej kadencji, członek zarządu, nie ma dzisiaj wszystkich radnych, natomiast decyzje nie były łatwe. Tak jak powiedziałem wcześniej, problem z przetargami, problem z firmami i tu chciałbym podziękować firmie Storunia, która podjęła to wyzwanie i zrobiła, mimo różnych trudności, termin. Termin był długi, niedługi, ale wiadomo, jak na tych budowach jest. Różne problemy mogą być. No, udało nam się tutaj w terminie to wszystko zrobić. Determinacja była straszna. Samych pracowników, pani dyrektor, pani księgowej, wicestarosty, pana dyrektora Tomasza Bondarczyka, który wiecznie tutaj był i nadzorował ze swojej strony, ponieważ zależało na tym, żeby to było wszystko dopieszczone i w terminie zrobione.
myślę, że nam się to powiedzmy tutaj udało. To jak już jestem, to pani dyrektor załatwi, przepraszam, że tak powiedziałem. Chciałbym z tego miejsca naprawdę, tak przepraszam, że w telegraficznym skrócie, może troszeczkę chaotycznie, bo można by było na ten temat dużo powiedzieć. Ja chciałbym z tego miejsca wszystkich podziękować, którzy cokolwiek zrobili, cokolwiek, jakkolwiek się przyczynili do tego, że te domy mamy. Ponieważ wiemy w jakich warunkach nasze dzieci mieszkały, już mogę tak powiedzieć, tak? One nie były złe, one były naprawdę dobre, ale dzisiaj co mamy? Dzisiaj jest naprawdę standard bardzo wysoko podniesiony, ponieważ już nam zazdroszczą starostowie innych powiatów, nie będę mówił, bo chcą przyjechać w przyszłym tygodniu na delegację, także możecie się spodziewać już w waszych domach delegacje z dwóch powiatów, które chcą powiedzmy zaczerpnąć trochę języka i zobaczyć jak to u nas jest, bo mają coś, chcą zmieniać. Już ze zdjęć, które im pokazywałem, są, że tak powiem, zafascynowani, a jeszcze jak im powiedziałem, za ile to wybudowaliśmy, to już są w ogóle w szoku, bo ich sytuacja jest inna. Dzisiaj te ceny naprawdę, dzisiaj byśmy nie wybudowali, patrząc co się dzieje na rynku za te środki, za te pieniążki, które mamy. Naprawdę wszystkim jeszcze raz dziękuję za to, co nam udało się zrobić. Przypomnę, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1 350 000, 1 380 000, szczegółów już tam nie będziemy czytać, 1 380 000 bez groszy. Natomiast całe zadanie, już żeby pani dyrektor mnie tutaj nie poprawiała znowu, to powiem tak. 1 380 120 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, wkład pieniężny powiatu sępolnickiego, tutaj zaznaczę, 1 382 396,21 groszy. Kwota łączna, która została wydatkowana na to zadanie, to jest 2 919 516,21 zł. W tym jest wkład rzeczowy gruntu, o którym mówiłem, 157 000. Tu nie chodzi o ceny, dlaczego to pokazuję, ponieważ zadano mi kiedyś pytanie, dlaczego dzisiaj budujecie te domy. Przecież wy macie problem na tarczy, macie trudną sytuację trudną sytuację finansową. Rodziną też, tak. Przecież macie termin do 20 roku. Po co to dzisiaj? Nie będę tego komentował. Ponieważ po co, to wiemy dla kogo to robimy i dlaczego to robimy, tak? Dla naszych wychowanków i też dla wychowawców, którzy pracują i będą z nimi tutaj pracować. Tak czy inaczej zmierzylibyśmy się z tym tematem, czy będzie, czy później, bo niestety ustawa obowiązuje. I tutaj powiem, że warto było, mimo tych problemów, które dzisiaj niestety mamy, gdzie też na sesji dzisiaj też mieliśmy sesję, ten temat był też poruszony, kwestii finansów i tak dalej, odpowiadam, że warto podejmować trudne decyzje, wątpliwe decyzje, po to, żeby dzieci się cieszyły, miały porządne warunki i mogły mieć ten klimat rodzinny, domowy, żeby mogły wspaniale się rozwijać, wspaniale się zachowywać, dogadywać się z wychowawcami. Na pewno tak jest, a jeszcze będzie lepiej. Jeszcze raz naprawdę wszystkim serdecznie dziękuję za podjęcie decyzji, trudnej decyzji, powtórzę jeszcze raz. I wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj możemy być w tym miejscu i już praktycznie jesteśmy pod biorze, tak, jeszcze część artystyczna, parę jeszcze innych wątków. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, że nie wymieniłem z imienia nazwiska, bo naprawdę tych osób jest bardzo dużo i mógłbym kogoś zapomnieć. Ktoś może to różnie odebrać, naprawdę tych osób jest niezliczona ilość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu starostwie za dwie minuty. Szanowni Państwo, z racji tego, że pan marszałek nie zaszczycił swoją obecnością naszej uroczystości, ale za to przesłał nam list, który pozwolę sobie przeczytać. Przysłał go na ręce pana starosty. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku. Cieszy mnie, że w naszym regionie powstały kolejne miejsca, gdzie zapewniona zostanie kompleksowa opieka dzieciom i młodzieży. Mam nadzieję, że warunki stworzone w placówkach pozwolą zaspokoić potrzeby bytowe, rozwojowe i emocjonalne wychowanków placówki. Pragnę,
życzyć wytrwałości w budowaniu placówki otwartej na marzenia oraz potrzeby dzieci, gdyż wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w którym trzeba włożyć wysiłek bezcennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli. Na Państwa ręce przesyłam pozdrowienia dla wszystkich pracowników oraz wychowanków placówki, życząc jednocześnie, by praca w nowoczesnym, wygodnym i przyjaznym otoczeniu przyczyniała się do rozwoju. Z wyrazami szacunku, Piotr Całkowski. Dziękujemy oczywiście za tak miłe słowa panu marszałkowi. Szanowni Państwo, myślę, że pan starosta bardzo jakby, no dużo już na ten temat powiedział. Nie wiem, tak jakieś sygnały, pospieszę się naprawdę. Bardzo dużo informacji, natomiast chciałam przy okazji teraz zapytać jeszcze, czy ktoś z Państwa, zanim rozpoczniemy naszą drugą część, chciałby zająć głos? Pani kierownik? Może? Panie Starosto, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie w imieniu Pana Wojewody, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. Przekazał list gratulacyjny, poproszę Panią Dyrektor o odczytanie. Dziękuję również za zaproszenie w imieniu Pani Dyrektor Has, która naprawdę jest chora. To się zdarza bardzo rzadko, to jest prawie niemożliwe, ale naprawdę jest chora. Żeby nie przedłużać. Domy piękne, pracy ogrom, widać duże zaangażowanie, widać dużo wkładu, ale jestem przekonana, że ta materia to jest dopiero początek. Pozostała część, co będzie w środku, ile emocji, ile serca, ile dobroci, głównie zależy od Was. Myślę, że jest w Was tak dużo pokładów dobra, że stworzycie atmosferę wspólnie z wychowawcami, takiej miłości, szacunku, który ułatwi Wam osobisty rozwój i przygotowanie do takiego życia na wysokim poziomie w przyszłości, do życia odpowiedzialnego. Na pewno to jest początek, fajna podstawa, niemniej dopiero ona będzie wypełniona właśnie troską wychowawców i również dużym zaangażowaniem ze strony wychowanków. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Nie będę zabierała dużo więcej głosów. Proszę może o odczytanie życzeń. Dziękuję Pani Kierownik. Pozwolę sobie w takim razie. List Pana Wojewody skierowany na ręce Pana Jarosława Tadycha, starosty Sępoleńskiego. Szanowny Panie Starosto, serdecznie dziękuję za zaproszenie na otwarcie nowo wybudowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku przy ulicy Korczaka 1 i 3. W tym szczególnym dniu pragnę pogratulować wszystkim osobom zaangażowanym i podziękować za wykonanie ogromnej pracy, która zaowocowała otwarciem nowych, przyjaznych domów dla dzieci. Składam wyrazy uznania za determinację w stworzeniu godnych warunków rozwoju wychowankom potrzebującym specjalistycznej pomocy i wsparcia. Wszystkim Państwu gratuluję pomysłu, wyobraźni i wytrwałości. Dyrekcji oraz wychowawcom życzę pomyślności i sukcesu w podejmowaniu codziennych trudności, spełnienia wszystkich marzeń, pogody ducha, optymizmu oraz powodzenia w realizacji zamierzeń. Niech stale towarzyszy Państwu niegasnący zapał, a widok szczęśliwych i radosnych dzieci będzie największą nagrodą za okazane serce, wrażliwość, poświęcenie. Dziękuję. Dziękujemy Panu Wojewodzie. Szanowni Państwo, no tyle już tutaj słów faktycznie padło. I powiem tak, trochę pewnie sobie skrócę, bo to, co Pan Starosta powiedział, to ja już, że tak powiem, nie będę się w to angażować, bo myślę, że powiedział to no, nienagannie. To, co za chwileczkę Państwu pokażę, powiem tak, proszę mi wierzyć, że nie byłam w zmowie z Panem Starostą.
tak? Że nie byłam w smogie. Ale liczę na to, że jeżeli ktokolwiek z Państwa ma odrobinę humoru w sobie, podejdzie do tego pokazu z radością, z uśmiechem na twarzy. Smog nie nadechnie, w moim sercu wciąż się tli. W ogrodzie łóż, w ogrodzie pełny mak. Szczęśliwy tak, miałem dzieciństwa świat. Złożenia dokumentów aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dokonaliśmy 2 grudnia 2016 roku. Nasza radość jednak nie trwała długo, gdyż jak się okazało, złożyliśmy wniosek o 4 dni za wcześnie. Bój się przed nami, nigdy nie wie, to nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już, że spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. Bój się przed nami, nigdy nie wie, to nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już, że czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. Drwa zostały porąbane, a wióry trzeba było pozbierać. Z odsieczą przyszła nam pani Iwona Kozłowska, która stanęła w obronie naszego projektu u marszałka. Bardzo serdecznie pani Iwonie za to dziękujemy, ponieważ po części przyczyniła się do tego, że dzisiaj domy dla dzieci stanęły. Wzięliśmy duży oddech. Radość panowała wielka. Pan starosta w asyście swego zastępcy i skarbnika powiatu udali się do pana marszałka celem podpisania umowy na wsparcie finansowe budowy naszych domów. Do ogłoszenia przetargu. Jeden, drugi, trzeci. Proponowane kwoty przez oferentów kładły starostę na kolana, a czas uciekał. Nie masz troski, bo sobie jutro przecież jest. Może pierści, może nie wstawisz mnie. Trzeba było dołożyć ponad 450 tysięcy złotych. Zapytałam więc pana starostę, ile jest w stanie nam do inwestycji dołożyć. Odpowiedź była szokująca. Zero! Rzecz niebywała, starostę często głowa bolała, a że głowę na karku nosi, czasami ludzi o pomoc prosi.
życie władcy ziem krajeńskich ciężarem leżało na sercu. Jego myśli biły się z myślami dyrektora zarządu drogowego, który latem ogołocił skarbiec starosty naszego. Stwierdził jednak, że zapyta w pierwszej kolejności o zdanie skarbnika Władysława Wielkiego. A skarbnik staroście odpowiedział. Weź nie pytaj, weź się przyjdź, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młody, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przyjdź, weź tu ze mną, weź tu bądź. Od skarbnika Władysława usiadł starosta ze swoim zastępcą Andrzejem i doszli między innymi do wniosku. Co ma być, to będzie. Zawsze i wszędzie. Może nie jest jak my. Idę ze wszystkim. Może nie jest pięknie. Co ma być, to będzie. Postanowili, że swoje żądania skierują do Rady Powiatu. I cóż tam usłyszeli? Nie bądź tam, trzymaj się przez kitanki. Przestań działać się do stajni. Dziękujemy Radzie Powiatu Sępoleńskiego kadencji 2014-2018, która ze zrozumieniem podeszła do tematu i zwiększyła nasz udział finansowy w tym zadaniu. Dzięki temu mogliśmy podpisać umowę z firmą Redwood z Torunia. W zakresie umowy mogliśmy przystąpić do realizacji inwestycji. Czuwała najlepsza księgowa w powiecie, która mimo wszystko nie raz wylewała łzy w swoim kajecie. Serdecznie Tobie, Ewa, dziękuję za to, że jesteś i swoim profesjonalizmem rozwalasz system. Nie płaczę, bo to nie zabra. Na kurwa pomulicy miłość urabia. Patrz, płaczę, ślicznie prawdę i sens rozgonili ja. A w trudnych chwilach podczas realizacji projektu był sam on, który mówił. Jeszcze jedna osoba wśród nas, której dziękuję za współpracę. To
To człowiek o stalowych nerwach i łagodnym usposobieniu. To pan Leszek Przybyło, kierownik naszej budowy, któremu wszyscy doradzali, co ma robić na budowie. A co na to pan Leszek? Za dniem uciekał, rada budowy za radą budowy. Każdy powtarzał, że mieliśmy szczęście z tymi domami. A bywa tak i tak, nie zawsze szczęście się w życiu ma. Jak czegoś brak, to brak. I czas się snuje. I na tym nasze działania dobiegły końca. Oddajemy domy dzieciom, których radość jest ogromna. Serdecznie wszystkim Państwu jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i za uwagę. Możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Mam nadzieję, że przysporzyło wam Państwu wiele radości i nikogo nie uraziłam w tym wystąpieniu. Dziękuję Państwu. W imieniu wszystkich wychowawców i naszych dzieci chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Czakowi Norrisowi za dokonanie rzeczy niemożliwych, za bardzo dogłębną znajomość prawa budowlanego, za codzienne borykanie się z wieloma problemami, jak już wcześniej było wspomniane. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękujemy. Chcieliśmy też bardzo, bardzo serdecznie podziękować naszej Ewunii Tomasz za ogromną wiedzę merytoryczną i wsparcie, bardzo często pracę do późnych godzin nocnych. Inaczej, Ewunia, po prostu zawsze dajesz radę. Pamiętam o wciśnieniu Enter w dobrym momencie. Radę, dziękujemy. Pod koniec miesiąca, dziękujemy. I jeszcze chcieliśmy poprosić i podziękować naszemu koledze z pracy, bez którego tak naprawdę te domy nie miałyby finalnie takiego kształtu, jaki mają. O dbanie o wszelkie detale i o to, że jest po prostu pięknie, fajnie i bezpiecznie. Piotru Siłejko. Ja sama od siebie bardzo dziękuję za wszystko, za wsparcie i że tak powiem cierpliwość moich wychowawców, których nie zawsze mogłam przyjąć wtedy, kiedy chcieli. Było to podyktowane niestety siłami wyższymi, bo na przykład zadzwonił pan starosta, za 5 minut jesteś u mnie. To już jest inna bajka. Ale w odwołaniu do pokazu slajdu, ja poproszę jeszcze Ewę. A zanim Ewa dojdzie, Iwonko. I
I to, co powiedziałam na tym slajdach, Ewa rozwala system, myślę, że tak jest. I chyba raczej tej kobiecie się należą ogromne brawa. Ja wiem, że Państwo już jesteście głodni, ale jeszcze sekundę, dobrze? Bo myślę, że zwieńczeniem dzisiejszego dnia będą nasze dzieci. Także serdecznie zapraszam. Witamy serdecznie zaproszonych gości. Panią dyrektor, wychowawców oraz pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z okazji otwarcia dwóch nowych 14-osobowych domów, których niebawem zamieszkamy. Radość nasza jest ogromna. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa krótkie przedstawienie. Życzymy dobrej zabawy i zachęcamy do wspólnego śpiewania. Panie, Panie, gdzie jesteś? Panie, Panie. O, jesteś, Panie. Bardzo dobrze, że Cię widzę. Proszę mi powiedzieć, co przy bramie się dzieje. Jakieś burdy, hałasy są. Coś bramy kopie. Co to jest? Spokojnie, tam święty Szymon. On na pewno sobie poradzi. Hej, spokojnie, ja ich znam. Na pewno wam to załatwię. Poczekajcie. Hej, ty gruby, bo zaraz wyskoczysz na koniec kolejki. Ja to załatwię, poczekajcie, no. Święty Szymon, co się stało? Panie, przybyły dzieciaki. Co, znowu? Tak są niezadowoleni ze swojego domu. Poza tym, ktoś mi doniósł o magicznej księdze, która zmienia przyszłość. Żądają zmian. Jak to? Ktoś mi doniósł o magicznej księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Co za tużyk, zawsze doniesie, zawsze. To co im powiedzieć? Powiedz im, że oddzwonimy. To im przez domofon powiem. Słuchajcie, dzieci, jest taka sprawa, że szefu mówi, że mamy wasze komóreczki. Oddzwonimy.
Panie, dzieci rozpoczęły strajk i powiedziały, że jeżeli nie spełnimy ich żądań, to cały ten nasz grajdołek rozwalą. Dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję. W takim razie, święty Szymonie, idź mi coś odwiedzaj, ale takiego coś ekstra. Może wizy dostaną? Tego teraz w stanie ja nie jestem za to. Idź mi też odwiedzaj takiego coś przyziemnego. Dobra, przyziemnego. Słuchajcie, dzieci, jest mała zmiana. Dla ciebie gruby żadna. Szefu mówi, że trochę miękkie, także możemy wam coś obiecać. Ale na początek muszę się znaleźć moje klucze od bramy. No i te mleko z lodówki też. Ostrowski, wyskakuj z tego. No co się dziwisz, że wiem? Dzięki, dużyk. Dobra, teraz możemy wam obiecać na początek internet bez limitu i pakiet cyfrowy plus na rok. I Windows 9.5 na dyskietce. No i się cieszyć ładnie, tak? Tak, siedzą, radość jak w plebanii, normalnie. Dobra, a teraz przybliżcie im historię, tak jak tam im dzieci. ...2006 rok. Otwarto placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Więcborgu. Od maja 2006 roku pani dyrektor Beata Lida dobierała wychowawców i pracowników. W sierpniu 2006 roku zaczęły przybywać pierwsze dzieci. Cała załoga wzięła się za opiekę i wychowywanie dzieci. W miejscu bezpiecznym, przyjaznym, radosnym do tych, co zamieszkało już ponad 166 dzieci. W tym samym czasie dzieci były w górach, nad morzem, na Mazurach, a nawet za granicą. Zwiedziły Kraków, Zakopane, Sopot, Gdańsk, Wadowice, Warszawa, Poznań, Mrzeżyno, Giżycko, Ustka, Łeba, Łazy, Jarosławiec, Oświęcim, Ojców, Zator, Niemcy i wiele innych większych i mniejszych miast. Przez ponad 13 lat dzieci zdobywały wiele nagród i pucharów, głównie w piłce nożnej. W 2015 roku, kiedy do placówki przyjęto Tużyka, placówka zyskała tak zwane osiedlowe monitoring. W 2016 roku placówka obchodziła 10-lecie swojego istnienia. Także w 2016 roku do ekipy dzieci dołączył Gruby. W 2017 roku nastąpił podział dzieci na dwie 15-osobowe grupy. Był to początek rewolucji domowej. 2018 roku nastąpił najazd na placówkę dorosłych dzieci, które wcześniej tu mieszkały. Maj 2018 roku szef zaczyna budowę dwóch 14-osobowych domów. No i bardzo ładnie się zaczęło i czego chcą? No, chcą mieszkać w nowych domach. Gruby się burzy, że nie chce być w pokoju z Rafałem. Ta ruta z dziesiątki ma już dość zajliży sprzątania. Agata tylko nogą zamiata. Wika przestraszona w kącie stoi, czyż ona niczego się nie boi. Zaraz Igor z Grazkiem w klatę biją, zaraz się pobiją. I tak wymieniać można. Tu psikus, tam psikus, a najlepsza jest afera, kiedy im się komputery zabiera. Chłopaki, proponuję przenieść dzieci do domu przy ulicy Korczaka. Szef wybudował dwa wypasione domy. Będą zadowolone. Bardzo dobre, przenosimy ich na Korczaka, ich im to powiedz. Słuchajcie, szef mówi, że macie pakować swoje manatki i prędko się biec na Korczaka. Tylko tak, żeby się nie rozmyślił. Ty gruby, do ciebie też mówię. Dziękować panu, rączki całować. Ura! Idealnie. Będzie
ten nowy rok i za szanse, które mam na wyciągnięcie dłoni. Już za czasu chcę podziękować, jak się da, jak się da, bo będzie mi, bo będzie mi.